All right, guys, enjoy the show. Enjoy. No, moi drodzy, zaczyna się Bethesda. Strasznie cicho mają tą konferencję, ale jakoś będziemy z tym żyli. Okej. Okay. Taki początek jak w Superhot. Okej, okay, Quake. Widziałem tam Quake'a. No i moi drodzy, no i Quake. Mam nadzieję, że na takim samym silniku jak Doom, bo to po prostu... To jest mega dobra rzecz. Quake oczywiście multiplayerem ma stać, ale ja też jakby w ramach kampanii chciałbym zobaczyć coś. Czekajcie. Ja chyba będę taki mniejszy. Quake Champions. No nieźle. Gentlemen, please welcome studio director of id Software, Tim Willits. Ale to dopiero zapowiedź. No, temat Dooma jest jeszcze świeży. Ciekawy jestem, jak wygląda multiplayer w tej chwili. Good evening. W sensie, ile osób gra. Przyjemny był multiplayer. Yes, Quake is back. The game that defined competitive multiplayer is back and better than ever. You know, it's hard to believe that... Czy to będzie gra lepsza niż kiedykolwiek, to my ocenimy dopiero, co? Oczywiście, to... Ja to jakby w ramach tej konferencji, takiego luźnego gadulstwa, zawsze mówię, że te konferencje bardzo są pozytywne. Ja po ich usłyszeniu to mam wrażenie, że zaraz trafią nam się po prostu najlepsze gry na świecie. Że ten rok to będzie ten rok właśnie, kiedy wyjdą wszystkie fenomenalne gry. Mają mnóstwo deweloperzy pomysłów, ale z realizacją różnie bywa. Chociaż wydaje mi się, że ostatnie lata były takimi latami, kiedy wychodziła cała masa takich niekoniecznie udanych i dokończonych gier. I być może to, nie wiem, może wydawcy wezmą poprawkę na to w przyszłości. Trzeba mieć nadzieję. Tak, Quake Champions brzmi, jakby nie było singla, co? Ja lubię single w takich... Quake był fajny Quake zawsze. Champions is a competitive, w kampanii też. First-person shooter for the PC, designed for players of all skill levels. Whether you are new to Quake or have been fragging for the last 20 years, Quake Champions will give you the challenge and rush you'd expect from id Software multiplayer games. Now, we know that high-end performance is critical with this type of game. You know, so be assured, as with any id Software game, that Quake Champions will be fast, with amazing graphics running at 120 Hz with unlocked frame rates. Wow, 120 klatek, nieźle. No i to kurde, to tylko trzeba będzie mieć odpowiedni monitor, oczywiście. No, ludzie z id Software potrafią robić niesamowite... No Doom jest świetnie zrobiony. Ja w ogóle gram w Dooma w 60 klatkach, a mam wrażenie, jakbym faktycznie grał w 120. No i teraz co? No, najpewniej wyjdzie nowa konsola od Sony, która będzie pozwalała grać w 60 klatkach, a ni stąd ni zowąd może standardem na PC-tach stanie się 120 klatek. No i szlak trafił. Całe plany, zmiany, upgrade'y i tak dalej. Człowiekowi się wydaje, że 60 klatek to już jest ta górna granica, że już więcej nie potrzebuje, dopóki nie sięgnie po więcej. Potem już nie chcę wracać
Quake Champions, Bethesda will be supporting and expanding competitive tournaments and leagues beyond QuakeCon. Okej, czy będą turnieje ligi i bardzo mnie to cieszy. Elektronicy bardzo ładnie w te tryby kompetytywne się angażują. No nie ma się co dziwić, teraz e-sport ma ogromne znaczenie, możliwość oglądania meczów, kibicowania ludziom. Super sprawa, no i możliwość organizowania turniejów na niższych szczeblach, też fajna rzecz. To może być dobry pomysł, no ale zobaczymy. Zobaczymy. I Quake i Doom ma zawsze świetną muzykę w tle, nie? Thank you, Tim. As Tim said, we'll have even more to show on Quake Champions this August at QuakeCon. I mean, it's right there in the name. How would we not have our new Quake game at QuakeCon? Make any sense? But we're not at QuakeCon. We're at E3, the biggest week in gaming, and this is the Bethesda E3 showcase. No dobra, zobaczymy. O kurde, ale mają fajną arenę. Zobaczymy. Co ciekawego. Nie robiłem sobie listy. Nie robiłem sobie listy gier, jakie Bethesda może przygotować. Jakoś mi to wszystko umykało. Od elektroników jakoś miałem tą listę. To wszystko, to co się pojawiło, było jakoś wspomniane wcześniej. Nie było tam żadnej niespodzianki. Może ten projekt EA Originals. The Elder Scrolls Online. Świetna gra. Spędziłem w niej 100 godzin. O, Fallout Shelter, największy hit Bethesdy ostatnich lat, jest niesamowicie się to. The very first mobile game from Bethesda Game Studios, and it became an instant hit and winner of multiple Mobile Game of the Year awards. Nie wiem, czy coś zamierzają z tym zrobić, bo to w ogóle jest jakiś fenomen, Fallout Shelter. Fallout 4, tak kurde, mam taki niedosyt w ramach tej czwórki. And won numerous Game of the Year awards, including at DICE. Bethesda ma taki problem. Oni mają id Software, nie? Wydają gry id Software, gdzie silnik po prostu to jest coś niesamowitego. Gdzie no, najnowsze zdobycze technologii, to wszystko chodzi, wygląda, zoptymalizowane jest genialnie. A potem mają swoje gry, czyli od Bethesdy, jak Fallout, który działa na takim silniku, że można się popłakać czasami. No można się popłakać, no. Kiepsko zoptymalizowane, źle wygląda i tak dalej. Oczywiście grafika nie gra tutaj największej roli, ale mimo wszystko, jakby tak połączyć tą pomysłowość inżynierów, znaczy twórców Fallouta 4 z umiejętnościami technicznymi i ludźmi z id Software, to byśmy mieli naprawdę fantastyczny produkt, a tak mamy. No i karcianka. Widziałem kilka ujęć z tej gry. No, bardzo przypomina Hearthstone'a z kilkoma różnicami, jakby w ramach dynamiki. Tam pewne efekty na polu walki wywołane przez przeciwnika mogą powodować, że wy dociągniecie karty, to znaczy nie znam szczegółów, bo nie przyglądałem się tak gameplayom dokładnie. Więc tam, oprócz tego, że dobieracie te karty naturalnie, to jeszcze, jak oberwiecie mocno, to też dostajecie dodatkową kartę. No to już była zapowiedziana jakiś czas temu. Oczywiście wszyscy wydawcy chcieliby powtórzyć sukces Blizzarda, ale zastanawiam się, wydaje mi się, że Bethesda nie ma jeszcze tak silnego community, jak ma Blizzard. Jeżeli chodzi o Blizzard, to ludzie są wierni bardzo marce i to wzbudziło takie zainteresowanie Hearthstone'em. Zresztą za World of Warcraft stoi chyba więcej ludzi. Ale cholera wie, w sensie fanów niż za The Elder Scrolls, ale nie jestem pewny. O! Popsuła się transmisja. I jesteśmy z powrotem. Bez tragedii. Jak widać.
Mam nadzieję, że to się nie będzie powtarzało. To gdzieś coś to nie u mnie, bo widzę, że na czacie też ludzie zarejestrowali jakąś utratę sygnału. No, to nie jest jakby... Zaczęli z grubej rury tym Quake'iem, no i teraz ten The Elder Scrolls Legends, to tak wszyscy... No dobra, no zajrzymy na chwilę. To nie jest coś, czego oczekujemy, nie? To nie jest to sensacyjne odkrycie. Haven't seen before. The choices you make define your approach and unlock all the depth the game has to offer. Co ciekawe, karty poszczególne można trenować, bo one mają swoje statystyki. Właściwie można się im przyjrzeć i ocenić, co to są za statystyki i do czego służą. Natomiast te karty mogą być trenowane, żeby poprawiać ich możliwości. I to jest ciekawe, to tworzy dosyć szeroki zakres kombinacji. I to w zasadzie takich kombinacji, które cholera chyba ciężko będzie zbalansować. Zobaczymy. Właśnie, gdzieś tam jeszcze z rzeczy, które już były, no to widzieliście Quake'a, widzieliście The Elder Scrolls, ktoś na czacie napisał, że faktycznie tuż przed startem pokazali Dishonored 2, ale to stary trailer. I to chyba faktycznie był wzbogacony o kilka ujęć, ale nic jakiegoś strasznie ekscytującego. To znaczy, Dishonored 2 jest bardzo ekscytujący, ja się czekam na tą grę. Mam nadzieję, że będzie fajna, natomiast wiedziałem już o niej od bardzo długiego czasu. Długo nad nią pracują swoją drogą, nie? Welcome here to Bethesda Game Studios. It's amazing to think it has only been a year since you first heard about Fallout 4 at this very event. And thanks to you, Far Harbor is fajnym dodatkiem, pierwszym takim fajnym dodatkiem. But one of the industries, it has simply blown us away, and we're incredibly blessed to have fans like you. Seeing what you've created, not just in the main game with the add-ons and of course mods, it is just incredible. And we're not done yet. We're excited to show you what's coming next. For Fallout 4. No dobra, co mogą Fallout 4 pokazać ciekawego? No bo to... No cóż, no można siedzieć w tym świecie i tak sobie... No ale tam trzeba jakieś opowieści, nie? Serio? To chyba żart jest jakiś taki. Nie? Nie jest to żart? Okej. Okay. Będzie można... No to budowanie schronów? No to już jest coś. No zawsze chciałem zbudować coś, co jest bardziej takie... zwarte niż to, co było na powierzchni. No nie, no Fallout Shelter w pełnej okazałości. Ale to też na razie jakoś, no nie? Widzę, że czat ma mniej więcej te same reakcje, co ja, takie delikatne... Co jest? Znaczy fajnie, że to wprowadzają, nie? Nuka World. Of course, we didn't just announce Fallout 4 last year. We also announced and released Fallout Shelter. No Jezu, no będą tak teraz przeżywać te sukcesy. Tak, Fallout Shelter był większym, wielkim sukcesem, ogromnym. A no, może ja jestem negatywnie nastawiony jakoś niepotrzebnie. Gdzież ja bym był niemożliwe. Może fakt, że siedzę do 4 rano, zamiast się położyć spać, żeby obejrzeć tą konferencję, ma jakiś wpływ na to. Cholera, będę musiał znowu zacząć serię z Fallout Shelter, na to wygląda, no. Ej, zróbcie to na peceta, to ja mam taką prośbę. Oh! To jest dobra informacja, ja nie żartuję. Aż ludziom napiszę na czacie. Ale będę kupował skrzynki. To być serio, cieszę się. And yes, we've been working on it.
Reszta crap, ale na PC jest git. Ale muszę napisać, ale PC to git. No dobra. No tak, o kurde, podkolorują ten na PS4. Nowe wersje będą. Okej, fantastycznie. No przepraszam, że mówię crap, to tam nie miałem nic złego na myśli. Przecież dobrze wiecie, że ja Fallouta ogrywam, te wszystkie dodatki i tak dalej. I dobrze się bawię. To są fajne historie, zwłaszcza Far Harbor. Tylko gdzieś tam cały czas mam w tle takie... Tak trochę jestem rozczarowany, tak właściwie wydaje mi się, że nie do końca ten potencjał cały, jaki tam... No dobra, edycja specjalna Skyrima. Skyrim był hitem, niewątpliwie do dzisiaj ludzie w to grają i to jest świetna giera. Sam wracałem i gdyby nie było premier, to bym pewnie w to grał do dzisiaj. Ale to już było, nie? To już jest trochę przeszłość. Ja bym chciał teraz coś... Ja chciałbym zobaczyć przyszłość. Przyszłość mnie interesuje. No, proszę. Thank you. Hi everyone, I'm very excited to be here tonight on behalf of Arkane Studios, the makers of Dishonored. Yes, facet od Dishonored. O, brawo gościu, tak jest! For a very specific kind of game. Bardzo był dobry poprzedni Dishonored. Ja go źle strasznie przeszedłem. Jeden z moich gorszych let's playów, jaki w ogóle zrobiłem. W ogóle jakiś taki pocięty na części, koszmar. Ale człowiek się uczy całe życie, to kawał czasu temu było. W ogóle, jakby, będziemy mieli dwie postacie, to już wiecie. Kobietę, mężczyznę, to już było zresztą wiadomo od dawna, ale każda z nich ma swoją własną linię dialogową i swoje własne podejście do problemów, więc przechodzenie tej przygody na dwa sposoby może przynieść zupełnie inne efekty. To jest ciekawe. Pytanie, jak bardzo odległe będą te ścieżki, ale... Took the lead on Dishonored 2, so he went to France and Lyon and worked with the team over there. Meanwhile, I have been busy in Austin working on something else with the team in Austin. And tonight, okay. Pracowali nad czymś innym, ale to chyba to nie pogadają o tym. What that surprise is in a minute. It's a new game built on the values that are so dear to Arkane. It's another first-person immersive game set in a dangerous universe. Only this time we've added a psychological thrill. Thriller socjologiczny w niebezpiecznym uniwersum. Co to będzie? Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. O Jezu, futurystyczne giery, jak ja lubię. There is no duration set for this meeting. There is a 3 p.m. meeting in Transtar Conference Room A. To greenlight research and development plans. Gdyby tylko chcieli dać to głośniej trochę. Strasznie cicha jest ta konferencja Bethesdy. Mam takie poczucie, że ja też powinienem mówić ciszej albo coś. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. There is... Christ. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th. 23, 22. Ja pierdzielę, coś się psuje. Czyżby Matrix? Facet odkrywa, że jest w Matrixie. Może się system zaciął albo coś? Jezus Maria, nie, tylko nie horror. Nie, naprawdę, nie. Myślałem, że to będzie faktycznie thriller psychologiczny. Jezus. Good morning, Morgan. You're not going to like what I have to say next. Cholera. A taka tajemnica, narracja, jakaś opowieść, to może być fajne. To może być fajne na moim kanale. No patrzę na takie gry właśnie w tym kontekście jakichś takich głębszych doświadczeń i przemyśleń, które mogę zaoferować z racji swojej starości.
Talos 1, a very special space station. Pray. In the year 2032, you are the key subject of an experiment meant to alter humanity forever. But things have gone wrong, of course. The space station has been overrun by an alien threat, and you are now being hunted. As you dig into the dark secrets of Talos 1 and your own past, you must survive using all the tools at your disposal on board of the station. Ciekawe, że odświeżyli markę Prey w ten sposób. Tłumacząc trochę opowieści naszego miłego pana, jesteście gdzieś w przyszłości na stacji, gdzie prowadzone są eksperymenty. Eksperymenty po to, by zmienić ludzką rasę na zawsze. Ale coś poszło nie tak, co jest rzeczą oczywistą. I obcy zaatakowali, przed którymi teraz trzeba... Dom był świetny, świetny. Niedawno skończyłem, bardzo dobry. Znaczy, chciałbym więcej historii, ale strzelanie było wybitne. Patrzcie, nawet ja nie wiem, jak oni zrobili tą grę, że nawet oglądając w 30 klatkach na streamach, mam takie wrażenie, jakby to było więcej klatek. Powinienem poczytać trochę o tym silniku. To jest spora ciekawostka. Niesamowicie to chodzi. And in the coming months, we're excited to be supporting Doom Snap Map with free updates and even more ways to play. We'll be delivering new construction modules, including hell visual themes. Zobaczymy, co ludzie będą w stanie zrobić. While creators can look forward to new logic options and functionality, like the ability to create true single player experiences with features like the popular weapon wheel found in the campaign. No, ciekawe, ciekawe. Ale to też jest taki trochę powrót do tego, co już było, nie? Bo w zasadzie myślę, że ludzie będą mówili teraz o Quake'u już bardziej w kontekście oczekiwań niż o Doomie. Ale jakby niewiele mam do powiedzenia w kwestii multi Dooma. Nie da się grać w zbyt wiele gier multi naraz. Opowiadałem o tym podczas komentarza do konferencji Electronic Arts, że poziom umiejętności graczy na PC-tach jest tak wysoki, że żeby pograć sobie z przyjemnością, trzeba ćwiczyć w te gry. Trzeba ćwiczyć, żeby po prostu coś pograć. Nie tak jak za starych dobrych czasów, że człowiek w zasadzie wchodził sobie na raz na tam dwa dni do gry i niszczył wszystkich. Nie, raz to jest niszczony, chyba że ćwiczy, kurde, 7 godzin na dobę. Grając casualowo przecież, nie? Więc już niestety nie dałem rady Dooma grać multi, ale sprawiało mi przyjemność to strzelanie tam. Okej, no to historia o Doomie. Strasznie się cieszę z Fallout Shelter na PC. Naprawdę to... Przenoszenie tego bo ja na Androidzie grałem, przenoszenie tego na ekran PC, żeby nagrywać, to była, kurde, droga przez mękę. A tak, będzie seria z Fallout Shelter na pewno. Uwielbiam. Ciekawe, czy będą featurey nowe. And in a nod to that tradition, we've decided to offer anyone that hasn't checked out Doom's amazing gameplay a chance to do it for free. So, starting tonight, you can download and play the first level of Doom on Steam, PS4 or Xbox One. Możecie sobie w Dooma pograć za darmo te pierwsze levele. To jest fajna rzecz. To powinno być w zasadzie. Gdzieś tam chyba parę razy nawet z Royem żeśmy rozmawiali z deweloperami o tym, dlaczego tych wersji dem nie wypuszczają. No z reguły nie ma czasu, bo to trzeba zrobić grę, jakby nie da się wyciąć po prostu. To nie działa tak, że piszemy kod tylko i do pierwszego poziomu, potem ucinamy i reszta już jest... Nie, to wszystko stanowi jakąś taką spójną całość. I się nie da, ale to jest fajny pomysł żeby w ramach Steama i tych wszystkich usług elektronicznych, żeby po prostu downloadować całą grę, a jakby dopuszczać tylko grę do pierwszego, tak naprawdę drugiego poziomu. Trochę The Elder Scrolls też jest fajna giera, to już wam mówiłem, ale to też
Znamy już, nie? A czas ucieka, cholera. Bo to jest konferencja, która ma trwać godziny. Za mną już 24 minuty. Opowiadania o rzeczach, które już są dostępne i nie ekscytują tak strasznie. Nie wiem jak was, ale... Aż sobie poczytam czata, bo to... Elder Scrolls Online was named MMOG best MMOG of 2015, was one of the best. Mam taki, na razie odczuwam spory niedosyt. Prey jest taką najbardziej hitową informacją w tej chwili. Pomijając Fallout Shelter, ale to ja. Nie każdy musi być zachwycony. No i teraz historia, co się wydarzyło od premiery. Ale premiera była gra była zabugowana na początku, Jezu. Niektóre questy nie działały. No upierdliwa sprawa, że nie możecie questa dokończyć. Ale potem to chyba naprawiali z czasem. Dobra jest, dobra. Ostatnio sobie nawet ściągnąłem, chciałem odpalić jeszcze raz. Posiedziałem z godzinkę, no i nie mogłem. Już jest taki powrót do tego. Ja teraz troszkę czekam na dodatek do World of Warcraft. Może on jakiś powiew świeżości podrzuci nam. Zobaczymy. Fajny był też pomysł na te bitwy, ale tam lagi były też straszne. Ale świat dobry, ciekawy. Zastanawiam się, może już po prostu skończyły się czasy gier MMO. Może już wolimy inne rzeczy. Takie jak Hearthstone, takie jak Heroes of the Storm, takie jak Overwatch, nie? Gdzie możemy sobie wejść, pograć kilkadziesiąt minut, kilka godzin i potem wyjść. I tyle. Jezu, jakiś ty brzydki. 7 milionów graczy i rośnie, no to widzicie? Jeśli wierzyć tym statystykom, to ludzie dali się przekonać. A teraz jest chyba free to play, nie? No. As you can see, the Elder Scrolls Online community is having a lot of fun playing the game. And our player community is still growing. Ale muszą serio coś podkręcić. Podkręcić muszą, bo jest czwarta rano tu w naszym uroczym kraju i ja zaczynam mięknąć w kolanach. Coś muszą do dużego, bo ja nie mam kawy. Naprawdę, panowie. Dajcie czadu. Ale mamy jeszcze przed sobą 30 minut. Mam nadzieję, że ostrej sieczki. W sensie pozytywnym. It was packed full of assassination and intrigue, and like me, fans everywhere loved it. So I'm particularly excited for the launch of the Dark Brotherhood DLC game pack on Xbox One and PlayStation 4 this Tuesday. Dark Brotherhood wyszło tydzień temu na PC-tach. No dobrze. Wyjdzie też na konsolach. Ekstra. Storyline full of intrigue and mystery and brings all new repeatable quest gameplay to ESO. So, please enjoy the worldwide debut of the Dark Brotherhood DLC launch trailer. Okay, launch trailer dla gry, która już wyszła, jest okej, spoko. Sweet mother, send your child unto me. For the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. This is the Black Sacrament Initiate, a contract that calls for murder. Now go, assassin. No, fajna sprawa, nie? Tylko ile takich zadań będzie i czy one będą niepowtarzalne, czy będą powtarzalne, dosyć istotne. Welcome, initiate, to the Dark Brotherhood. And know this, in Tamriel, no one is safe. Especially from us. Okropna sprawa. Okej. No ale to ciągle DLC. Wy jesteście cwani, znaczy wy sobie możecie przewinąć do przodu i zobaczyć, nie? Ja muszę siedzieć i oglądać. W
pełnym skupieniu. But that's not all. A core philosophy in the Elder Scrolls Online is to constantly make the game better. Since launch, we've regularly been adding innovative features such as the justice system and the champion system, and we're about to make another game changer. To nie wszystko, to DLC. Tonight, we're announcing One Tamriel, marking another major evolution of gameplay in the Elder Scrolls Online. With One Tamriel, all characters will be automatically leveled to content in the world, allowing them to freely group with anyone they want and also to explore the vast... No, to jest jakby... czyli możecie sobie podróżować po świecie niezależnie od poziomów. Poziomy będą wyrównywane. To jest bardzo fajny system, który pozwala wyprodukować cały ogromny świat i dać ludziom pełną swobodę w eksploracji. No, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Że sobie możecie eksplorować, idziecie tam, gdzie chcecie i tyle. In closing, I want to thank the awesome Elder Scrolls Online community for your support. We never take it for granted. We work hard every day. The Elder Scrolls miało swoje ciężkie momenty. Za każdym razem, kiedy gra płatna przechodzi na tą darmową formę, to jest jakby oznaka jakiejś porażki, to jest jakby trochę zejście na niższy poziom. Tak też swego czasu miało Star Wars The Old Republic, ale i ta gra, i Star Wars świetnie sobie z tym poradziły, rozwijają się teraz, więc w zasadzie może po prostu free-to-play jest przyszłością. Here in Los Angeles, we've built an interactive space over on the other side. Okay. Mam nadzieję, że to nie oznacza końca, bo już facet zapowiada wywiady na temat gier, o których rozmawiali. Okay. Niewątpliwie wszelkie takie budki z jedzeniem to super sprawa, ale ja gier raczej się nie załapię. Chyba że sobie pójdę do lodówki. Chyba sobie zaraz pójdę, bo zgłodniałem przez to jego gadanie. Now we have another treat for you over there as well. A chance to experience the latest in virtual reality from Bethesda. O Boże, virtual reality. Ja nie jestem fanem, nie wiem czemu. Nie jestem do końca przekonany do tej wirtualnej rzeczywistości. Znaczy pewnie dlatego, wiecie, ja opowiadałem o tym. Dla mnie, kurde, granie już się tak połączyło z YouTube'em, że ja dużo bardziej bawię się dzięki temu, że mogę też wam pokazać tą rozgrywkę. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ta moja prywatna gra już nie jest taka atrakcyjna jak gra z możliwością nagrywania na YouTubie. Może to jest krok wstecz, może to jest krok do przodu, cholera wie. Ja lubię pokazywać te gry, inaczej patrzę na zadania, inaczej je analizuję. Dla mnie to też jest jakieś tam odkrycie. A wirtualna rzeczywistość ma do siebie to, że jest takim indywidualnym przeżyciem. Ciężko to pokazać. Nawet jeżeli ja oglądam obraz taki właśnie przez okulary, a wam jestem w stanie pokazać obraz zwykły, płaski, to i tak nie zobaczycie to, czego ja przeżywam. Nie? To będzie zawsze takie... Tak jakbyście mieli zamiast czytać książki, słuchać, jak ktoś opowiada o książce. Check out the iconic Red Rocket Tri-Combat. I'm telling you, with a Pip-Boy on your arm, a dog by your side, a gun in your hand, it's pretty incredible. Tonight we're pleased to announce... Fajnie, Fallout 4 w wirtualnej rzeczywistości, ekstra sprawa, tylko pod jednym warunkiem. Że będzie silnik dobry, bo to... Survival mode was an intense way to experience Fallout. You ain't seen nothing yet. We want to give you a glimpse into where we're headed with VR, where you can expect us to remain a leader, offering our games on the very best platforms. Już się trochę martwię, że... Znaczy, no wiadomo, jakby dla YouTubera jest ważne, by móc pokazywać te gry na 100%, w sensie takim, żebyście widzieli dokładnie to, co ja. Jeżeli wirtualna rzeczywistość stanie się dominującym sposobem na granie, to na YouTubie nie będzie się dało tego pokazać, to jest... Right now there's no line, so that's kind of tempting, isn't it? So taking advantage of that. And over here, Elder Scrolls Legends. Pokazują, że nie ma kolejek, jakby chcieli wyprosić ludzi z sali. Chodźcie szybko, bo jest... Nie ma kolejek, to możecie być pierwsi.
some of the developers that you guys just saw their games on stage, so we're gonna have a lot more information. Serio, no nie pokażą nawet gameplayu od... Nie, jeżeli to ma być wszystko, to ja jestem załamany. Ale chyba nie, prawda? Niemożliwe. We are not going anywhere just yet because there is one more thing that we think you are going to want to see. Jeszcze jedna rzecz, okej. We announced that a sequel to Dishonored was in development, marking a new chapter to the game of the year from Arkane Studios. We shared a few tidbits about the sequel, but for the most part you could say we've been in stealth mode. Tak jest, niewiele pokazywali o Dishonored 2, czyli zobaczymy pewnie coś z Dishonored 2, może jakiś gameplay. One that lives up to its celebrated legacy and then goes way beyond. To tell you more, please join me in welcoming the creative director of Dishonored 2, Harvey Smith. Dyrektor kreatywny, okej. No mam nadzieję, że też coś pokażą, a nie że tylko on będzie opowiadał, bo to... Wow! Thanks, Pete. Hi, everybody. Chyba sporo osób na to czekało, bo tak patrzę na czata. O tej porze wielu graczy nie będzie, wielu widzów. Ale widzę, że jak do tej pory to nudnawe te trzy, pisze Ross. No tak, no tak, no to tak. Elektronicy trochę bardziej dali czadu, ale... Ja tak sobie myślę, że po tym pokazie Dishonored 2 wyjdzie facet i powie, co, myśleliście, że to jeszcze koniec? O nie, teraz wam dołożymy. I wtedy pokazuje jakieś trzy mega nowe tytuły. Ale dobra, zobaczymy sobie gameplay. Będzie czas. W ogóle Dishonored ma taką specyficzną grafikę. Te postacie nie są takie w idealnych proporcjach. One są trochę różne. Ja zawsze liczę na opowieści. To jest dla mnie najważniejsze w gameplayach. Opowieści, opowieści, jeszcze raz opowieści. A takie światy alternatywne zawsze są źródłem takich dodatkowych analiz, nie? Bo... Kiedy gra pokazuje świat współczesny, może taki świat trochę przyszły, to w zasadzie wasza wyobraźnia jest trochę ograniczona. Nie? Natomiast kiedy macie okazję zobaczyć świat zupełnie inny, jakiś taki steampunkowy, tam się mogą dziać rzeczy, które normalnie się nie dzieją. Jakby okrucieństwo ludzkie w świecie Dishonored jest jakby posunięte na zupełnie inny poziom. To jest taki jakby trochę korporacyjny świat, ale nie przyszłości. Tak, teraz dla porównania gramy w Mirror's Edge Catalyst, gdzie mamy korporacyjny świat przyszłości. Taki świat, który był zbudowany też na bazie podobnych pomysłów jak Cyberpunk 2020 swego czasu, gdzie korporacje rządzą, to tutaj mamy do czynienia z czymś takim w zupełnie innych czasach. Interesująca wizja. Interesująca wizja i... Ciekawie to wygląda. We've created a custom game engine designed to support our signature art direction and level design. We wanted Dishonored 2 to resemble a painting in motion. So we've given considerable thought to our lighting and the way. Dużo mówimy o grafice, o światłach, o tym, że cała gra miała przypominać obraz w ruchu. Okej, spoko. Wiecie, jaka ostatnia gra, jaka tak bardzo skupiała się na grafice, to był Guild Wars 2. O Boże drogi, ileż oni opowiadali o grafice, o artystach i tak dalej. I to było fajne swego czasu. Ale ja potem w grze osobiście odkryłem, że okej, spoko, wygląda pięknie, ale czegoś tu brakuje, cholera. Mam nadzieję, że tutaj tego błędu nie popełnią, ale nie sądzę, bo jakby za Dishonored stoi bardzo dobry pomysł kontynuacji Tifa. Tifa, który się nie udał. Za bardzo. We want the environment to feel coherent and complete, plausible. Where do these characters live and how do they get to work? Is there a autentycznie. Przy Tifie w pewnym momencie już odpłynąłem. Nie byłem w stanie grać, bo już byłem tak znudzony. Paskudnie. Ale wydawało się, że gra ma wszystko w sobie. Often you can see the layers of history, watermarks on the wall from past floods, peeling posters and advertising. Facet opowiada o świecie, o tym, jak to wszystko jest, zostało stworzone. Na pewno jakby architektura i budowa tego świata to jest... znaczy, teraz budowa światów w grach to jest coś niesłychanego. To jest multum pracy, wykonanie tych wszystkich obiektów. To jest niewyobrażalne.
Dishonored 2 starts and ends in Dunwall, but most of the action takes place. Zobaczcie, nawet taki stateczek, ile tam jest detali, ile szczegółów, ile trzeba rzeczy dopracować, ile ludzi musi na tym siedzieć. O, to jest silnik gry, niezłe fale. All right, there you go. Your first look at Dishonored 2. Ale i tak uważam, jakby świat jest tylko tłem tego, co tam ma się znaleźć, a ma się tam znaleźć historię. Widzę, że bardzo, bardzo mocno, jakby bardzo poważnie podeszli do tego. Pierwszy Dishonored nie był tak, znaczy on był nieźle przyjęty, ale chyba nie sprzedał się. To nie był jakiś taki wielki sukces kasowy. After escaping on the night of his execution, Corvo is gifted with supernatural powers and dedicates himself to avenging the death of the Empress and restoring young Emily to the throne. As we began to work on Dishonored 2, a single question haunted us. What became of Emily Caldwyn? Emily Caldwyn, czyli córka imperatorowej, którą znaczy imperatorową miał pomścić Corvo. 25 years of age. And then we began to imagine what she'd be like. Ale to wiemy, już widzieliśmy te rzeczy, nie? As someone fighting for her life against the forces of deceit. We developed a vision for Emily Caldwyn that excited us, and at E3 last year, we shared that vision with the world. Dishonored 2 is set 15 years after the first game. Emily Caldwyn rules the empire watched over by her father, Corvo Itano. Okay. All hail her Imperial Majesty, Emily Caldwyn. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwyn. May her memory survive through the ages. Emily. You look tired, Father. Every year, I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the Crown Killer, eventually. People are saying it's you, but these assassinations are a misguided effort to protect me. No. Someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal protector and father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. No dobra. Nie było cienia wątpliwości, że będziemy mieli opowieść, nie? When an otherworldly usurper seizes the throne, the fate of the empire is left hanging in the balance. Dishonored 2 offers you the choice of playing as Empress Emily Caldwyn or the royal protector, Corvo Itano. Emily and Corvo are both fully voiced this time, with their own perspectives and emotional responses to the events transpiring. To co mówi, różne reakcje emocjonalne, różne głosy, różne podejście do problemów. And travel to Karnaca in order to unravel the threads of a conspiracy and take back what's yours. Ja oczywiście będę grał Corvo, no nie oczekujcie po mnie, że będę grał rolę dziewczyny. Bo to ja nie potrafię się wczuć. Znaczy, ja się wczuwam w postać, ale jak ja mam się wczuć w kobiety, no na Boga. Jakby wiem, że taką dominującą postacią w tej części gry jest właśnie dziewczyna, ale... To co dominowało w pierwszej części Dishonored, to to, że... do każdego wyzwania można było przejść, podejść w różny sposób. Ja pamiętam też zapowiedzi jakby i to faktycznie się sprawdziło. Tam była cała masa sposobów na rozwiązanie problemu. To czasami to czyniło czasami grę zbyt łatwą, zwłaszcza jak się brutalnie przechodziło. No tak to jest, jak jest jakby otwarty model gry, gdzie każde zagadnienie można przejść na specyficzny sposób, to gracze mają naturalną skłonność do szukania najłatwiejszych możliwych rozwiązań. To jest normalne. No więc każde miejsce się rozwiązywało w najłatwiejszy sposób i rezultat był taki, że no można było znaleźć takie łatwe rozwiązania niektórych problemów. No bo tak, taki już jest ten świat, nie? Symulacja świata
w grach jest zawsze uproszczona trochę, natomiast inteligencja gracza no nie, niespecjalnie jest uproszczona. Więc spotyka się uproszczony świat z nieuproszczonym rozumem i rozwiązania problemów są z reguły łatwe do znalezienia. A poziomy trudności to w zasadzie tylko i wyłącznie to, jak ciężko jest zabić przeciwnika, nie? Ale nie chcę umniejszać tych pomysłów, tak tylko sobie zupełnie na spokojnie rozważam o 5 nad ranem. No, giera wygląda niewątpliwie niesłychanie. Mam nadzieję, że będzie chodziła dobrze, bo tak... Trudno na streamie ocenić, czy coś chodzi dobrze, czy nie, prawda? Jezus Maria, wybaczcie, gdybym się zabrał za ziewanie, to naprawdę nie dlatego, że konferencja jest nie teges. Jest okej, okay. nie jest... Okej, okay, mamy jakąś teleportację. Nie jest może jakaś wybitna w porównaniu do Electronic Arts. Elektronicy naprawdę dali czadu. No, więcej wspinaczki w tej części gry, w porządku. Okrutna jest ta... To dziewczę. Ja to kiedyś za cel sobie postawiłem, żeby nie zabijać. Tylko ogłuszałem, ale potem zmieniłem zdanie. Znaczy patrzyłem, co robili, jak się zachowywali ludzie. No kurde. Storm alters visibility for the AI and for the player. A random storm hits and Emily comments on it. Many of the security devices in Dishonored 2 are powered by wind. Widoczność wpływa nie tylko na to, co widzi nasza bohaterka, ale także co widzą nasi rywale. There'll be a lot going on in this next fight. Drop attack, guards climbing and vaulting, combat choke, and Emily using far reach to pull an explosive whale oil tank toward her from a distance. Chyba jest kontroler, nie? O, to ładna rzecz. Ładnie, ładnie przeciwnicy reagują na to, co się dzieje. All right, let's jump forward closer to our target, Vice Overseer Burn. Dlatego wolę skradanie. Nie lubię walki bezpośredniej w grach. Zawsze mam problemy z ocenieniem odległości, zasięgów i tak dalej tych broni. Więc na pewno się będę skradał. Czasami mówicie, że się skradam za dużo, kiedy proste są rozwiązania. Here we're going to use Emily's mesmerize power to lull a group of overseers into a stupor, evading combat altogether. Mesmerize, they won't notice Emily or even remember that she was here. Jakieś takie moce, które sprawiają, że nie zobaczą naszej bohaterki, nie będą nawet pamiętali, że tu była. Fajnie, im więcej narzędzi do skradania się, tym lepiej, nie? Będzie można przyciągać. O, to jest dobre. This time all of Emily's powers, which are new, and all of Corvo's can be fully upgraded using entirely new skill trees, giving you the ability to customize more deeply. Ciekawy jestem, czy osobno będzie można rozwijać umiejętności. Options and exploration, playing at your own pace. The game has many different pathways through each mission, and also different approaches, stealth or combat, lethal or non-lethal. And a wide array of supernatural powers that will dramatically change the experience as you play. We're very close to Vice Overseer Burns' office now. Ale pięknie to wygląda. Aż za pięknie, jeśli mam być szczery. The
No właśnie, będziemy z Royem rozmawiali o różnych rzeczach, ale wydaje mi się, że ta konferencja Bethesdy raczej nie dostarczy nam tematów do rozmów. Nie wydaje mi się, żeby Roy był zainteresowany Dishonored. On chyba nie grał nawet w jedynkę, więc to jest temat, który go chyba nie ruszy jakoś bardzo. No może to nie jest dobry moment, żeby o tym opowiadać, ale ja zresztą podchodzę na luzie do tych moich nagrań z konferencji, bo to wiadomo, nie da się tego jakoś super rzetelnie zrobić, bo robię to na żywo, więc mogę dodać, że chyba najbardziej czekam na te konferencje i Sony, i Microsoftu, bo one są dosyć znaczące. Bo po pierwsze, tam są pokazywane ekskluzywy, ale też gry innych studiów. Now we're going to show you Shadowwalk, another key power for Emily. Shadowwalk is useful for stealth and combat. You saw it in the announced trailer that we made for the game, and you can. Czyli każdy bohater będzie miał swoje moce. Powers can be upgraded in a variety of ways. With Vice Overseer Byrne out of the picture, the leader of the Howlers will owe Emily a favor, and that's just one way to complete the Dust District mission. Fajne. Mam nadzieję tylko, że nie będzie za proste właśnie przez to. No ale zobaczymy. Zabawne jest zawsze to, że jak się wybiera najwyższy poziom trudności na grach skradankowych, to i tak to nie ma żadnego znaczenia, bo te gry z reguły zakładają to, że sprytne skradanie się spowoduje zabicie przeciwnika jednym ciosem, nie? Ciężko to utrudnić, jakby. Your supernatural powers won't work inside the manor, and even time behaves strangely, allowing you to travel back and forth between the ruined present and the past, when the manor was lavish and refined. Będzie można podróżować sobie w czasie tutaj w tym konkretnym obiekcie. Here we're in the present, when the manor's in ruins. No, nieźle. Niezła technologia, nie? To jest czas teraźniejszy. A po lewej stronie mamy przeszłość. Now we've moved backwards, years into the past, when the manor was still inhabited and guarded. Tylko po co te kombinacje? Znaczy, to jest oczywiście bardzo fajny pomysł, ale. Looking through the lenses of the Outsider's timepiece, you can see the alternate timeline. This is useful for solving puzzles, as you've seen, but it can also be used to avoid or take down enemies. Bardzo niezwykłe to. Znaczy, to też jest takie. Będzie można się przenosić. Fantastyczne, ale też pytanie, czy nie uprości za bardzo rozgrywki. Byłoby zabawne, jakby się okazało, że szkielety tu leżą teraz. Czyli możemy wpływać na wydarzenia w przeszłości? Zawsze fajnie posłuchać opowieści ludzi, którzy robią gry. Z reguły są tak jakby zakochani w tych swoich pomysłach i przyjemnie się jakby czuć pasję często. Mam wrażenie, że facet naprawdę jakby z dużą nadzieją czeka na odbiór gry. Mam nadzieję, że ją dobrze zrobili. I że będzie pełna ciekawych opowieści i przygód, nie tak jak masę, znaczy jak Mirror's Edge, który jest fajną grą i ma fajną linię fabularną, ale jest pełen takiej masy pierdołowatych questów powtarzalnych, że to po prostu się w głowie nie mieści. Jakby tak, żeby tylko wypełnić czas. Zupełnie niepotrzebnie. Arkane Studios. Żeby nie było, Mirror's Edge jest spoko, w porządku, ale. Świat jest taki ubogi właśnie. Ubogi i przez to wypełniony rzeczami, które wcale nie uprzyjemniają zabawy. Są tylko po to, żeby były. Się zawsze. Teraz patrząc na takie otwarte światy, to się patrzy cały czas na GTA 5. I na Wiedźmina 3.
GTA 5 bardzo był dobrze zbudowany na fabułach. No. Tam cały czas każda opowieść była jakaś taka. Nie chodziło się po świecie, żeby odblokowywać jakieś, nie wiem, szybkie podróże czy coś. Nie lubię tych rozwiązań takich z Far Cry 3 zaczerpniętych. Dużo gier jest takich właśnie zbudowanych na Far Cry 3. Że jakieś wieże trzeba odblokować, zająć jakieś obozy, przejść tu, przejść tam i tak 15 razy, bo jest 15 dystryktów na przykład, czy coś. Assassin's Creed jest też tak budowany na tym schemacie. A tymczasem potrzeba po prostu więcej opowieści, więcej takich fabularnych zadań. Opowiadałem także to w ramach konferencji Electronic Arts. Ja jeszcze sobie wybiorę najciekawsze moim zdaniem gry, które zostały zaprezentowane i wam opowiem w osobnym programie o tym, gdzie będę miał już dużo lepszej jakości trailery. Ale to też fajnie posiedzieć z czatem. Jakbyście mieli ochotę, to zapraszam was bardzo serdecznie w przyszłości na kolejne konferencje. Będziemy sobie tak siedzieć tak samo. Przypuszczam, że o innych godzinach będzie was więcej. Ja nawet wam powiem, jakie to będą godziny. Mamy tak, 13, czyli dzisiaj o 18.30, potem jest Microsoft, PC Gaming Show jest o 20.30, Ubisoft o 22.00. Zapraszam, Ubisoft zawsze robi czaderskie konferencje. No i Sony o 3.00 będzie. To takie rzeczy, które na pewno zobaczymy sobie razem. Wydaje mi się, że pora już kończyć, co? Is whether or not we're going to do a collector's edition. So tonight, I'm happy to confirm that yes, we will be doing a limited number of Dishonored 2 collector's edition. Będzie edycja kolekcjonerska z fajną maską, widzę. The collector's edition comes with a very cool replica of Corvo's mask as well as Emily's ring, and it'll be available through retailers around the globe, but supplies are limited. Jezus Maria, już jest piąta 15. No dobra, moi drodzy, ja będę już kończył. Edycję kolekcjonerską, jak macie ochotę, to fantastycznie, to się zaopatrzcie, natomiast chyba nie muszę słuchać opowieści na temat tego, co jest w uroczym pudełeczku, nieprawdaż? Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wam miłego dnia, a sobie życzę miłych snów. Hej, hej. Boże drogi, uświadomiłem sobie, że jeszcze muszę synowi zrobić śniadanie do szkoły. Mam nadzieję, że zdążę, zanim wstanie.